intrze tego odcinka chciałbym zapytać: Minecraft? Minecraft, Minecraft? Minecraft? No ale skąd ja mam wiedzieć, czy Minecraft, jak nawet sam twórca tego nie wie? Minecraft? WTF! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale! Większość z was pewnie właśnie teraz powiedziała: Minecraft? Minecraft, Minecraft? Ale w sensie w innym znaczeniu, bo być może niektórzy z was te saszety mieli. Ale cofnijmy się trochę wstecz, bo czas może opowiedzieć takie origin story. Moi drodzy, wraz ze swoją narzeczoną stwierdziliśmy, że sobie w tym roku robimy takie kalendarze adwentowe prywatne. 24 okienka, wiecie, ustaliliśmy sobie taką kwotę do 150 zł, że kupujemy sobie Watch 24 okienka i prywatnie sobie robimy, pokombinujmy, co z taniości możemy stworzyć, ale jednocześnie by to było fajne. I moja narzeczona wpadła na taki pomysł, by tutaj kilka mi oczywiście podróbek kupić. I no właśnie, chodzi oczywiście o podróbki klocków. I teraz tak, ja mam duże przypuszczenie, że to klocki nie są. Nawet sam twórca tutaj pyta, czy Minecraft? Minecraft, Minecraft? No, natomiast mamy tutaj wszystkie oficjalne longa, Mojangów i tak dalej, jak widzicie. Jest więc to produkt oficjalny, firmy tutaj wszystko mamy. Jednakże ten kanał jest też po to, żeby, wiecie, was trochę przestrzegać. Przestrzegać przed złymi klockami, przed klockami nietrafionymi, złymi konstrukcjami, złą jakością, czy dobrą jakością właśnie wskazywać. No i moi drodzy, jeżeli moja dziewczyna, która ma jednak tego narzeczonego, który zajmuje się od XZ klockami, ma firmę z klockami, ma trzy kanały z klockami właściwie, no w sumie dwa, no nieważne, wejdźcie na wszystkie trzy, tu polecam. Jeżeli ona idzie do sklepu i nabiera się na takie coś, myśląc, że to są klocki, to co ma zrobić taka biedna, randomowa mama, która nie ma aż tak wspólnego z klockami, moi drodzy? Oczywiście, my to zaraz sprawdzimy, bo tu mogą być jednak klocki, nie? Ale po prostu wątpię. Jednakże taka randomowa osoba, która dzisiaj może oglądać mój odcinek, być może będzie to dla niej wskazówką, że jeżeli szuka dla dziecka klocku Minecraft, to nie jest klocku Minecraft, to jest nie klocku Minecraft, ale co innego. Przy okazji sprawdzimy sobie coś w środku. Mamy tutaj napis, że jest to figurka do kolekcjonowania. Są mi również, jeszcze raz mówię, loga Mojanga. Logo, że ktoś jedzie, tylko z błędem ortograficznym jedzie. Tutaj macie, o, no i napisane. Natomiast co, moi drodzy, znajdziemy w środku, to już sobie teraz sprawdzamy. Natomiast wiedzcie, że no to nie są klocki. Ja wiem, że to miał być kanał, który pokazuje klocki, ale tak jak mówię, to ma być też kanał, który ostrzega, moi drodzy. A tutaj naprawdę może się wydawać, że są klocki. Tym bardziej, że no oczywiście kojarzę, gdzie to było. I w moim prywatnym Carrefourze, w sensie prywatnym, olkuskim, o to mi chodzi. Nie, że sam mam Carrefour, jakbym miał pieniądze, żeby mieć swój Carrefour. Nie bawiłbym się w prowadzenie kanału z podróbkami, żeby jakikolwiek grosz zarobić na reklamach, której tak ludzie pomijają. No to, moi drodzy, to jest dokładnie między klockami z Minecraftem. I przypuszczam, że to nie jest zabieg tylko mojego Carrefoura, a i nie tylko w ogóle wielu Carrefourów, ale i w ogóle wielu sklepów. I przez to też bardzo łatwo się nabrać. Ktoś myśli: o super, kupię saszetkę z figurką Lego Minecraft. A tam nie jest Lego, ani Minecraft. Znaczy Minecraft to już wiemy, że tak, ale na pewno nie klockowy. Spójrzcie, jak to jest w ogóle zabawnie zapakowane. Tak, swoją drogą, my to próbowaliśmy z moją narzeczoną macać. Nie szło ni huchu wymacać, co za figurkę w środku. No ale jak to wymacać, jego naprócz tego jest gruba folia, jeszcze tu jest zawinięta w taką ulotkę lekarską i co to jest? To jest w ogóle metal! Jezu, tu mam dziurę w stole już, co to w ogóle jest? Minecraft? Minecraft, Minecraft? Najpierw przyjrzymy się, mamy tu urodkę od lekarza, zapewne o tym, że możemy umrzeć, żeby uważać i pewnie, żeby tego nie połykać. No ale powodzenia, jak ktoś je metalowe figurki, to jakby powodzenia w życiu mi pozostało mu życzyć, nie? Natomiast, moi drodzy, nawet sam się trochę zawiodłem, jeszcze bardziej niż ten, no bo jeżeli by założyć, że wiecie, tutaj mamy jakąś figurkę, to możemy założyć, że nie wiem, jest gumowa, plastikowa, być może się rusza. Tymczasem, no nie spodziewałem się, że dostajemy coś aż takiego. Przy czym to jakieś tanie specjalne nie było, chyba 7 czy 8, jak nie 9 zł. To jest, moi drodzy, stricte metal. Znaczy oczywiście rzecz, czego oczekujecie od życia. Jeżeli chcecie jakąś fajną gablotkę mieć z figurkami, no to może prędzej. Ale po pierwsze, to jest metal. To są jak metalowe żołnierzyki z mojego dzieciństwa, których prawie nikt z was może nie kojarzyć. Metal nie tylko nie zgina się, jak możecie się domyślać, nic się tu z nim nie dzieje, on może tylko i wyłącznie stać. Dodatkowo ta farba, tu bym tak powiedział, że no nie ma tragedii, ale no nie wygląda to za dobrze. Jeżeli na przykład weźmiemy jeszcze takie rzeczy jak grubość tego chipka, no to nie, no w sumie chyba tu już się trochę czepiam. Ale jak grałem dużo w Minecrafta, to serio nie kojarzę czegoś takiego, w sensie tym bardziej takiego metalicznego koloru, więc jakby no nie jestem pewny, czy mogę to komuś polecić z was. Na pewno mogę tutaj was przestrzec, bo tak jak mówię, po to też jest ten kanał.
Żebyście się nie nabierali, że to czasem jakimkolwiek cudem może być coś klockowego. Nie, takie coś nie jest klockowe. Nie wiem, czemu w ogóle twórca tu pyta, czy to jest Minecraft, bo sam tego nie wiedział, czy co. Ani się tym nie pobawicie, ani nic z tym nie zrobicie. Możecie się raczej tylko zawieść. W sensie macie jakby 8 na 10 szans, że się zawieziecie, a 2 na 10 tylko, że będziecie zadowoleni. Na przykład jak skupujecie, w sensie zbieracie złom na sprzedaż, to wtedy będziecie zadowoleni. W sensie nie, no serio, to nie jest za fajne, bo się tym nie idzie pobawić. To powinno być jakieś gablocie typu kolekcjonerzy, kupcie sobie to, a nie między zabawkami bawialnymi po prostu. I tyle, moi drodzy. I jeszcze raz powtarzam, kanał jest po to, żeby was przestrzegać przed takimi rzeczami, więc czujcie się przestrzeżeni. I czujcie się też, że sub wam pomoże więcej unikać takich przypadków jak ten tutaj. Więc kliknijcie tego suba i wszystko inne, co się da, by takich przypadków nie przegapać po prostu. A ja wam dzisiaj dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Mówiąc jednocześnie, że to nie są ostatnie klocki z tego kalendarza, który dostałem od dziewczyny. Także tym bardziej warto zostać chyba, nie? Bye! It sound right, boy.